Przypomnijmy sobie wzór na pochodną funkcji potęgowej, czyli pochodna funkcji x do potęgi n. Ile to się równa? No, jak pewnie wiecie z poprzednich filmów, to jest n razy x w potędze o 1 mniejszej. No i ten wzór jest prawdziwy dla dowolnej liczby różnej od zera, dowolnej, dodatniej, ujemnej, wymiernej, niewymiernej, całkowitej, dla dowolnej liczby. No ale zastanówmy się, co takiego szczególnego jest w tym przypadku, kiedy n jest równe 0. Czyli obliczmy sobie pochodną funkcji x do zerowej. No x do zerowej, poza x równym 0, to będzie po prostu równe 1, bo dowolna liczba różna od 0, podniesiona do potęgi zerowej, to jest po prostu 1. No, więc prawdopodobnie to zastrzeżenie, że n nie może być równe 0 jest związane z tym, że tutaj ta funkcja akurat dla, dla zera jest nieokreślona, no ale poza zerem, no to ona po prostu jest równa 1. No i jej pochodną bardzo łatwo obliczyć. Pewnie niektórzy z Was już od razu wiedzą jaka jest odpowiedź. A dla tych, co nie wiedzą, no to szybciutko zrobię tutaj rysunek, z którego sobie odczytamy, jaka jest ta pochodna. Narysujemy no, sobie wykres tej funkcji. Funkcji stałej f od x równej 1. No to co to jest pochodna funkcji? Pochodna funkcji w danym punkcie to jest nachylenie stycznej do wykresu tej funkcji, konkretnie współczynnik kierunkowy tej stycznej. No ale jak mamy funkcję liniową, to jej nachylenie jest stałe, czyli w każdym punkcie ta pochodna będzie taka sama, no bo styczna będzie miała to samo nachylenie, ta styczna po prostu pokrywa się z tą prostą. No ale dla, dla tej konkretnej prostej, którą tutaj mamy, no to to nachylenie jest po prostu równe 0. Mamy funkcję stałą, jej nachylenie jest stale równe 0. Czyli wartość tej pochodnej będzie po prostu równa 0. No i zauważmy, że to jest prawda nie tylko dla funkcji stałej równej 1, ale dla dowolnej innej funkcji stałej. Jak będziemy mieli funkcję przed stałą równą, nie wiem, y równa się 3, to pochodna takiej funkcji dy po dx, inaczej mogę oznaczyć, że to jest y' od x. To też będzie po prostu 0. Czyli dla dowolnej stałej, pochodna takiej stałej funkcji, niezależnie od tego, czy to jest 1, 3, czy minus 5, będzie po prostu 0. Może ja to napiszę, że w ogólności pochodna funkcji stałej to jest 0. Przy zastrzeżeniu, że a to jest jakaś stała. No dobrze. No to tutaj będziemy różne jeszcze inne własności pochodnych wykorzystywali, na przykład taką, że pochodna iloczynu stałej i funkcji, czyli mamy jakąś stałą i mamy jakąś funkcję f od x, to ile będzie równa pochodna takiego iloczynu? No szczęśliwie to się tak składa, że to jest dosyć proste, bo po prostu tę stałą można wyciągnąć przed pochodną. I napisać, że to będzie pochodna tej funkcji f od x pomnożona przez tę stałą a. a to jest stała. Czyli inaczej mogę napisać, że to jest a razy f' od x. No to jest inny sposób zapisu tego samego. Ja czasami stosuję ten zapis d po d x, czasami f' po to, żebyście byli os oswojeni z oboma tymi sposobami zapisywania pochodnej i żebyście wiedzieli, że to znaczy dokładnie to samo. Ten zapis o tyle wygodniejszy, że tu wiadomo po jakiej zmiennej jest ta pochodna. Czasami tak jest, że mamy we wzorach różne symbole, no to wtedy lepiej jest napisać po jakim symbolu różniczkujemy. No tutaj u nas na ogół zmienną niezależną jest x, więc domyślnie różniczkujemy po x i prim oznacza po prostu pochodną po x. I to na ogół w tych zadaniach, które tutaj robimy. Nie ma żadnego problemu z tym zapisem. No dobrze, no ale taki wzór mamy. Może nie każdy jest przekonany, co on dokładnie oznacza, więc może zróbmy sobie przykład. Weźmy sobie funkcję na przykład 2 razy x do 5, żeby lepiej zobaczyć na przykładzie, jak ten wzór pracuje. No, czyli zgodnie z tym, co tutaj mam u góry napisane, mogę napisać, że to jest 2 razy pochodna. W działaniu na funkcję x do piątej. No, czyli to jest równe 2, no, a pochodna x do piątej, no to zgodnie z naszą regułą, którą tutaj mamy napisaną u góry, z, z tym wzorem, który tutaj jest u góry napisany, to będzie po prostu 5 razy x, no, 5 odjąć 1, czyli do czwartej. Czyli mogę napisać wynik, no bo 2 razy 5 to jest 10, że ta pochodna będzie po prostu na 10 razy x do czwartej. Skorzystałem tutaj z tej własności, którą napisałem wcześniej. Kolejna własność, jaka nam się przydaje wielokrotnie, to jest taka, że jak mamy pochodną sumy dwóch funkcji, czyli tutaj będziemy mieli jakąś funkcję f od x dodać jakąś inną funkcję g od x. No to szczęśliwie dla nas tak się składa, że to jest po prostu suma pochodnych. Nic skomplikowanego. To jest d pod dx w działaniu na f i napisz od razu d po dx w działaniu na funkcję g. Czyli tutaj będziemy mieli f od x, a tam będziemy mieli g od x. Oczywiście, jak zwykle, mogę zapisać to w postaci takiej, że to jest f' od x, dodać g' od x, używając tego drugiego oznaczenia na pochodną. No to znowu, żeby zobaczyć jak to działa, zróbmy sobie przykład. Weźmy sobie jakieś funkcje, no nie wiem, na przykład funkcję x do trzeciej, no jako g weźmy na przykład x do minus czwartej i obliczmy pochodną. No to zgodnie z tym, co mam napisane linijkę wyżej, mogę rozbić to na sumę dwóch pochodnych. Oddzielnie obliczyć pochodną funkcji f, czyli w tym wypadku x do trzeciej, a oddzielnie obliczyć pochodną funkcji g, czyli w tym wypadku x do minus czwartej. Tutaj jeszcze plusa zapomniałem. No dobrze. No ile to jest pochodna z x do trzeciej? No zgodnie z tym naszym wzorem, który już tam się przesunął. Poza pole widzenia, ale który mamy w pamięci to jest 3 razy x do potęgi o 1 mniejszej, czyli do drugiej. Dodać pochodna funkcji x do minus czwartej, no to muszę ten wykładnik napisać na początku, czyli to będzie minus 4, razy x do potęgi o 1 mniejszej. Jak od minus 4 odejmę 1, to będę miał minus 5. Czyli po uproszczeniu to mogę jeszcze trochę tutaj uprościć. Ta pochodna będzie miała taką postać, że to jest 3x do kwadratu odjąć 4x do minus piątej. No i korzystając z tych dwóch własności, które tutaj mam napisane, że pochodna iloczynu stałej przez funkcję to jest po prostu iloczyn tej stałej przez pochodną funkcji oraz tego faktu, że pochodna sumy funkcji to jest suma pochodnych, mogę obliczyć pochodną funkcji, która jest dowolnym wielomianem. Mogę sobie wziąć jakiś przykład. Powiedzmy, że wezmę taką funkcję 2x do trzeciej, odjąć 7x kwadrat, dodać 3x, odjąć 100. Weźmy sobie taki przykład i zobaczymy, że korzystając z tych własności, ja będę mógł obliczyć pochodną tej funkcji. No bo ile będzie równa pochodna tej funkcji? f' od x równa się ile? No, to po kolei. Pochodna tego. No to będzie 2 razy pochodna x do trzeciej. A pochodna x do trzeciej to jest 3x kwadrat. Dobrze. Obliczmy pochodną tego składnika. Będziemy mieli minus 7 razy pochodna x kwadrat, a pochodna x kwadrat to jest 2x. Korzystam po pierwsze z tej własności, że, że pochodna sumy to jest suma pochodnych i liczę pochodną każdego składnika oddzielnie. No i korzystam też z tej własności, którą tutaj mam, że pochodna iloczynu stałej i funkcji to jest stała razy pochodna funkcji. No i tak samo dalej możemy to zrobić. Pochodna 3x no to jest 3 razy pochodna x to jest 1 razy x do potęgi o 1 mniejszej, czyli do zerowej. No i na końcu mamy jeszcze tutaj stałą. No a na samym początku już liczyliśmy, że pochodna stałej to jest po prostu 0, czyli tutaj będziemy mieli odjąć 0. No więc mogę napisać po uproszczeniu ostatecznie ten wynik, że to będzie 2 razy 3 to jest 6x kwadrat, odjąć 7 razy 2 to jest 14x, no i dodać x do zerowej to jest 1, czyli to jest dodać po prostu 3. Czyli taki jest wynik. Widzimy, że znając wzór na pochodną funkcji potęgowej oraz te własności, że pochodna sumy dwóch funkcji i pochodna iloczynu stałej przez funkcję zachowują się tak, jak tutaj było napisane wcześniej. Może, możemy obliczyć pochodną dowolnego wielomianu, a nawet nie tylko wielomianu bo tutaj te wykładniki mogłyby być również niekoniecznie całkowite, niekoniecznie dodatnie, ale również mogłyby być innymi liczbami i do, dla dowolnej takiej funkcji jesteśmy w stanie już obliczyć jej pochodną.